Witam serdecznie w kolejnym filmiku. W tym filmiku pokażę Wam jednak wyższość Mazdy nad Hondą pod pewnym względem, mianowicie pod względem układu kierowniczego. No w Mazdzie to chodzi wzorcowo. Pokażę Wam, jak pięknie kierownica sama wraca po wyjściu z zakrętu. W Hondzie niestety to tak ładnie nie chodzi. Sama kierownica, to już Wam chyba mówiłem, jest większa w Hondzie. I ciężej, zdecydowanie ciężej chodzi. Masz i to chodzi jak masełko. No ale cóż, idźmy na przejażdżkę i Wam pokażę, o co chodzi. Zamknę bramę. Zauważyłem, że Honda ma zwłaszcza problem z zakrętem w lewo, żeby wracała. Także tu, na tym zakręcie, skręcimy w lewo. Wolne, wolne, ok. Kierownica i puszczam. I auto pojechało w lewo, w krawężnik. No Mazda by tu pięknie się wyprostowała. Muszę zapiąć pas. Powiem Wam, że jestem zaskoczony. Od razu mówię, że Honda jest w pełni bezwypadkowa. Tu za chwilę będzie kolejny zakręt w lewo. Mamy zakręt i znowu i w lewo i puszczam. No, teraz nawet poszło ładnie. Dobra, to za chwilę będzie zakręt w prawo. Prawdopodobnie to też zależy od prędkości. Być może w tym momencie jechałem ciut szybciej niż na tamtym pierwszym zakręcie. Ok, skręcimy tu w prawo. Auto jedzie. Dobra. I kręcę w prawo. I puszczam. No, nawet się wyprostowała, ale... ale szła w lewo w krawężnik znowu. Dobra, to będzie za chwilę kolejny zakręt. Dwójeczka. I puszczam kierownicę. O! I poszła w prawo w ogrodzenie. No. Także chyba wiecie, o co mi chodzi. Skręcimy teraz w prawo. Lusterka, nic nie jedzie, ale się upewnijmy. Ok, kierownica w prawo i puszczam. Nic, w ogrodzenie znowu szło. Pojadę Mazdą tą samą trasą i zobaczymy, jak będzie się spisywała. Może Mazda też przy tak powolnej prędkości sobie nie poradzi, ale wydaje mi się, znaczy zdecydowanie mam odczucia, że Mazdą się lepiej jeździ.
Po prostu Mazda się trzyma jak przyklejona. Wspaniale się układ kierowniczy wspaniale pracuje. Skrzynia biegów wspaniale pracuje. Po prostu wzorcowo. Dobra, dojedźmy jeszcze do końca ulicy i popatrzymy. Czy wyjdzie z zakrętu? Teraz będzie w prawo zakręt. Natomiast Honda na plus, to już nieraz wam też mówiłem, sami zresztą zwracacie uwagę, że Mazda jest naprawdę głośna w środku. Wyciszenie Hondy i sama praca silnika jest zdecydowanie tutaj lepiej rozwiązane jest to w Hondzie. Dobra, mamy zakręt w prawo, kręcę i puszczam. Ok, teraz ładnie wyszła, ale było szybciej, także no ewidentnie to zależy też od prędkości. Teraz wszedłem w zakręt, było 20 parę na godzinę. Ok, przetestujemy potem Mazdę. Ok, czas na Mazdę i zakręt w lewo. I jak pięknie się wyprostowało. Sama wraca, no może nie widzicie moich rąk, bo chcę wam pokazać drogę, ale naprawdę nie dotykam kierownicy. Teraz będę zakręt w prawo. I puszczam. Pięknie się prostuje, a na pewno lepiej niż on. Kolejny w prawo. I puszczam. Troszeczkę poszła może w prawo. Myślę, że to jest też kwestia dodawania gazu. Teraz wjechałem totalnie bez gazu, no bo tam auta stały. Teraz wjedziemy na jedyneczce. To były te lustra. Skręcam i puszczam. No pięknie się sama prostuje. No to... Zdecydowanie Mazda wygrywa tutaj z Hondą. To co wam mówiłem, prowadzenie. Tutaj obsługa skrzyni biegów. Miód malina. Jazda przy Mazdą to jest po prostu przyjemność. I mówię to obiektywnie, naprawdę fajniej mi się jeździ Mazdą niż Hondą. I puszczam.
pięknie znowu wróciła. Zupełnie sama, teraz uwierzcie mi, w ogóle nie dotykałem kierownicy. Dzięki, trzymajcie się.